Skąd nazwa hrabi? Dlaczego tak? Nazwa to jest najczęściej taką jakąś wypadkową, prawda, danego czasu. Zastanawialiśmy się, jaką sobie wymyślić. Tam mieliśmy nawet różne, nawet zdecydowaliśmy się na samym początku na taką nazwę Dobry Wieczór. Wydawało nam się, że będziemy się nazywać kabaretem Dobry Wieczór i właściwie premierę naszego nowego programu zrobiliśmy pod hasłem Kabaret Dobry Wieczór w programie Demo. Ale później jakoś zrezygnowaliśmy z niej, ponieważ dowiedzieliśmy się, że już ta nazwa istnieje, ktoś tam jakiś spektakl robi pod tym tytułem. I zostało hrabi. A może powiecie nam, jak wygląda przygotowanie danego sketcha? Skąd bierzecie, czerpiecie inspiracje? Jak to wszystko wygląda? To jest ciekawe. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo nie ma jakby jednej drogi. Tych dróg jest zawsze kilka. Niektóre skecze na przykład piszemy indywidualnie, niektóre skecze piszemy razem, niektóre skecze piszemy w współpracy na przykład z Władkiem Sikorą, także tych sposobów jest kilka, nie? Ja mam taki jeden swój już opracowany, że wpadam na jakiś tam pomysł, powiedzmy w życiu, obserwując jakieś różne sytuacje, moje relacje z ludźmi i jeżeli widzę, że coś się powtarza i coś mnie zaciekawia, to i widzę, że ten pomysł nadaje się na scenę, bo też nie każdy się nadaje na scenę. Niektóre pomysły od razu klasyfikuję na takie, z których dobrze będzie zrobić film, albo słuchowisko, albo napisać felieton, a który będzie dobry na scenie. A to zawód czy pasja, jak się do tego odniesiecie? To dwa w jednym. To jest pasja, która stała się zawodem. Bo jakby najpierw zaczęło się od pasji, przynajmniej w moim przypadku zaczęło się od pasji. Przez długi czas to była pasja, bo przez długi czas ja jeszcze w kabarecie potem właściwie o pieniądzach nie było mowy, nawet jak one się pojawiły po pewnym czasie, to one nigdy nie były jakieś takie duże, nie były wielkie, bo nie to było najważniejsze. Nie da się chyba właściwie od razu robić czegoś zawodowo. Trzeba, żeby... Chociaż jest taki trend. Nie, no ale trend trendem, ale mi chodzi o to, że oprócz trendu już musi być i talent, ale oprócz talentu, talent nie wystarczy, musi być doświadczenie. Pasja. Doświadczenie, pasja, ale nie, pasja oczywiście. Ale wiesz co, nie, jeżeli jest pasja, to doświadczenia przyjdą później, bo to wejdź w drodze poszukiwań, nie? No właśnie o tym mówię, to doświadczenie. Tak, że nie ma tak, że a nagle sobie, ach, jutro, od jutra robię kabaret i to będzie kabaret zawodowy. I od jutra będę zarabiał. Oczywiście musi to być dobry kabaret, dobry zespół, za tym musi iść profesjonalizm. Przede wszystkim dobra atmosfera. Też oczywiście. Ja bym to nazwał w ten sposób, że na początku była pasja, a teraz jest zawód i pasja. Teraz są te dwie rzeczy połączone. Czyli taką klamerką. A słyszałam, że jesteście tutaj po raz ósmy. Co was skłania? Ósmy, ale w Opolu? W Opolu. A, w Opolu, tak. Przede wszystkim pieniądze. A czy macie jakieś ciekawe... Wy pieniądze w przypadku Bajera, a w moim przypadku pasja. Ja z pasją przyjeżdżam do Opolu. A w moim jedno i drugie. To jest to połączenie. Z pasją przyjeżdżam do pieniądze. Czy macie jakieś ciekawe anegdotki tutaj związane z Opolem? Z Opolem? Ona to ta z Ksawerianum o tyle, że tak, tutaj jesteśmy po raz trzeci w tym samym miejscu. I ciekawa rzecz, że też również dla tej publiczności występowaliśmy w innym miejscu, czyli w Świętej Lipce, nie? Dwa razy. Także tutaj no właściwie piąty raz dla tej publiczności, co też skłania nas do takiej refleksji, że trochę tych programów... Że czas płynie. Że czas płynie, a druga, że trochę tych programów mamy, że mogliśmy przyjechać parę razy, bo oczywiście przyjazd w to samo miejsce z tym samym programem byłby obciachem. Następnym razem jak przyjedziemy, to się już będziemy głęboko zastanawiali, czy nie zostawić tu już swoich kapci na przykład. No, was przyjeżdżamy tak naprawdę jak do starych znajomych. No tak. A jak wyobrażacie sobie swoją dalszą działalność? Macie jakieś pomysły, plany? Mamy jakieś pomysły. Mamy jakieś plany. Na kolejne programy? Za wszelką cenę nie. My mamy w sumie istnieć. Mamy pewien rytm ustalony i tak tym rytmem się kierujemy. Robimy co roku nowy program. A to jest jakby to jest baza naszej działalności. Oprócz tego robimy jeszcze rzeczy poboczne. Każdy z nas gdzieś coś takiego robi. Aśka pisze felietony na przykład. We dwójkę uwikłań jesteśmy w serii Spadkobiercy i takie poboczne takie historie i generalnie tego będziemy się trzymać, takich rzeczy, natomiast naszym głównym torem jest działanie, praca, co roku nowy program i tego się będziemy trzymać. Jak długo jeszcze nie wiemy, nie mamy zaplanowanego końca. Ale na pewno nas jeszcze odwiedzicie tutaj w Opolu. Tak. Zdecydowanie, chociażby żeby przywieźć kapcie, tak jak wcześniej mówiłem. Będziecie nas chcieli.